Wszyscy rodzimy się wolni, ale tak naprawdę wolni. Możemy być kimkolwiek. Możemy nauczyć się jakiegokolwiek języka, przyswoić jakąkolwiek kulturę, odnaleźć się w jakiejkolwiek rodzinie. Szybko nabywamy zupełnie nowych, przełomowych umiejętności. Uczymy się raczkować, chodzić, a potem biegać. Wszystko dzięki temu, że wygrywamy z samym sobą. Robimy coś trudnego, często bolesnego, ale się nie poddajemy, bo tacy jesteśmy. Stworzeni do wygrywania z samym sobą. Uczymy się nowych umiejętności, tych społecznych, zawodowych i tych trochę bardziej romantycznych. Często robimy coś trudnego, bolesnego, dlatego, że czerpiemy satysfakcję, gdy wygrywamy walkę z samym sobą. Jednak czasem możemy szukać czegoś, co nam ułatwi te zmagania. Czegoś, co pomoże nam być tym, kim chcemy i czuć się tak, jak chcemy, albo nawet lepiej. I to na zawołanie. Sięgamy po to, co pomaga. Najczęściej alkohol, narkotyki, czasem po hazard. Ale mechanizm, który się za tym kryje, jest zawsze ten sam. Chcemy, żeby było lepiej. A nauk działa podstępnie. Kryje się i sam się nie ujawnia. Najpierw naprawdę nam pomaga. Daje pewność siebie oraz pomaga uwolnić się od stresu. Oraz zapomnieć na chwilę o problemach. Na cenną chwilę, która pozwala odzyskać równowagę. Jednak tych chwil potrzebujemy coraz więcej. I zanim się zorientujemy, nauk z asystenta zmienia się w rezydenta. Coraz bardziej scala się z gospodarzem i w końcu trudno stwierdzić, gdzie kończy się jeden, a zaczyna drugi. Kto kim rządzi? Kto jest dla kogo najważniejszy? Niestety uzależnienie ma osobowość dominującą. Nie pozwala się kontrolować. Nie chce być aktorem, musi być reżyserem twojego życia. Przy czym jest bardzo zazdrosny. Nie chce, żeby cokolwiek było ponad nim. Dlatego powoli tracisz dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi, kolegami, zwierzchnikami, a w końcu z samym sobą. Ale nadal jest w tobie siła do wygrania z samym sobą. I ona jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, bo uzależnienie stało się częścią ciebie. Zatem, żeby stanąć do walki z nałogiem, trzeba zmierzyć się z samym sobą. I to jest dobra wiadomość. Bo przecież pokonywanie samego siebie, swoich słabości i ograniczeń zawsze szło ci bardzo dobrze. To dzięki temu nauczyłeś się mówić, chodzić, pisać, czytać, jeździć samochodem, obsługiwać swój telefon. Dlaczego? Bo jesteś w tym dobry. A teraz czas na najważniejsze starcie. Bitwę o twoje życie. Wiadomo jest, że możesz stanąć do tej walki. Ale dlatego, że ty, to już nie tylko ty, ale też uzależnienie, które jest w tobie. To najlepiej, jakby ktoś stanął po twojej stronie, służąc wsparciem i podając odpowiednią broń. Może to zrobić psychiatra i psychoterapeuta, którzy pomogli już tysiącom ludzi wygrać z samym sobą. Zacznij walkę o odzyskanie twojego życia. Twoje życie jest warte, by o nie powalczyć. I pamiętaj, nie daj się zwariować. La 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 la.